Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku naszej gry w Europa Universalis 4 z Zakonem Krzyżackim. Jest 20 czerwca 1450 roku, no i jesteśmy w tym momencie gotowi do kontynuowania naszej wojny z Zakonem Kawalerów Mieczowych. Tutaj sobie pauzujemy, będziemy na razie leczyć na drugim poziomie szybkości, głównie z tego powodu, że chcę zrobić to, co powiedziałem w poprzednim odcinku, czyli chociaż nakreślić same początki Zakonu Krzyżackiego, jako taką podstawową wersję faktów, które być może was zainteresuje, a też właśnie dlatego będę czekał, jakie jest wasze zdanie na temat właśnie tutaj tych wstawek historycznych. Teraz popiliśmy tutaj tych buntowników, więc teraz możemy pójść sobie w końcu odzyskać Neumark i potem podejmiemy dalsze decyzje. Całkiem możliwe też, że kawalerowie mieczowi gdzieś tutaj się natkną na Duńczyków, więc zobaczymy. To trzeba byłoby też oczywiście pilnować, ponieważ jest duża szansa, że w tym momencie pojawią się tutaj nam gdzieś jakieś bunty, bo kontrolujemy praktycznie cały teren właśnie kawalerów mieczowych. I tutaj zobaczmy, co chcą nam przekazać. Chcą nam przekazać goldynkę, dukaty, ale dużo dukatów i reparacje wojenne. Na ten moment to zignorujemy. Najlepiej byłoby oczywiście, jeśli Nowogród by się wycofał z tej wojny. Zobaczmy, czy jaki macie w ogóle Wargol. Macie Wargol jako Narwę. Czyli Narwa niestety raczej będzie wypadnie z moich objęć. Tutaj idealnie byłoby, jakby ci Duńczycy się wycofali z tej wojny, no bo tak naprawdę w tym momencie to nie mają za bardzo co tutaj zrobić, więc mam nadzieję, że nie będą mnie blokować. Ja bym sobie idealnie wziął po prostu Osel, Goldingę, Mitau, Leafland, Wenden i Ledgaren, bo bym wziął po prostu te wszystkie prowincje. Jak nie, no to wezmę po prostu wszystko, no po prostu tyle, ile będę był w stanie tutaj zabrać kawalerom mieczowym poza Wenden i poza Narwą oczywiście. Gotówkę też bym nie pogarcił. Tutaj możemy wziąć już technologię czwartego poziomu, ale tego na ten moment jeszcze nie będę robił. Głównie z tego powodu, że tutaj jakby nie patrzeć, nas nic nie goni, a praktycznie do 1 stycznia na razie nie mamy żadnej kary związanej z brakiem instytucji zwanej renesansem. Tutaj powolutku w Malborku nam się pojawia właśnie renesans. No dobrze, to opowiadając o tym zakonie krzyżackim, jak powstał? W trakcie oblężenia Akki na terenie Ziemi Świętej w 1190 roku kupcy z Lubeki i z Bremy, jeśli dobrze pamiętam, właśnie założyli szpital polowy, na którym właśnie miał pomagać rannym i chorym w trakcie tego oblężenia. Zostało to docenione przez papieża i już w 1192 roku pozwolił na założenie właśnie zakonu z regułą świętego Augustyna. Długo nie trzeba było czekać, bo w 1198 roku został to przekształcony właśnie już w zakon rycerski i pod kontrolą praktycznie następnego wielkiego mistrza zakonu właśnie krzyżackiego zostało to już praktycznie zmienione na już taki pełnoprawny zakon z po prostu rycerski, zajmujący się działaniami wojennymi. O tej historii może tam na terenie Ziemi Świętej to może opowiem kiedy indziej, jeśli w ogóle będzie to was interesować, dlatego też cały czas po prostu mam nadzieję, że będziecie mi dawać znać, czy chcecie właśnie takie informacje, czy nie. Co się działo potem z krzyżakami? W 1211 roku, tutaj na zaproszenie Andrzeja II z Węgier, doszło do... Okej, tutaj możemy w takim razie... Okej, na szczęście możemy się wycofać, bo się bałem, że nie będę mógł się wycofać stąd. To byłoby dopiero zabawnie. W każdym razie na zaproszenie właśnie Andrzeja II z Węgier w 1211 roku zostają tutaj osiedleni na południowym wschodzie Siedmiogrodu. No i właśnie zobaczmy, czy tutaj w końcu... Nie, dalej mają gdzieś tą armię. Nie wiem, gdzie oni mają tą armię. W każdym razie tutaj będziemy musieli siedzieć i wypatrywać, co tutaj się dzieje. Ponieważ jeśli pojawią się tutaj buntownicy, to jest szansa, że na przykład mogłoby się udać tak, że ci buntownicy przejęliby w końcu albo Narwę, albo Wenden i wtedy mógłbym po prostu zająć ten teren. Więc tutaj będę tylko musiał uważać, żeby też się nie skończyło tak, że ja stracę tę ziemię. W każdym razie tak, Rewal jest bezpieczny, Mitau, Goldinga, no tutaj w każdym razie tej armii duńskiej nigdzie nie ma w pobliżu, więc jedynie będzie trzeba uważać potencjalnie na armię z Leaflandu. Więc ja bym po prostu sobie gdzieś stanął, no właśnie gdzie. Może Ryga by nam zaproponowała miejsce do... Wysuniemy roszczenie do Rygi i tam po prostu się zatrzymamy w Rydze, poprosimy o akces militarny i w takim razie
tam po prostu będziemy chcieli sobie posiedzieć. Jeśli tak, no to wtedy będziemy mogli właśnie tutaj w razie czego szybko ruszyć na przykład od buntowników albo prowincję, którą oni by zajęli. Więc tutaj sobie na razie poczekamy w Mitau i potem zobaczymy, podejmiemy tą decyzję. Dobra, jak widać, możemy wziąć sobie technologię, nie mieliśmy żadnego wydarzenia zmniejszającego na przykład koszt tej technologii, więc po prostu weźmiemy sobie ten Pike Square przed rozpoczęciem nowego roku, żebyśmy nie musieli płacić tych dodatkowych punktów militarnych za właśnie renesans. No i teraz co więcej, mamy jeszcze przez 3 lata, będzie nam powoli się, będziemy zdobywać chyba powolutku, będziemy zdobywać powolutku innowacyjność. Co prawda ona zaraz bardzo szybko nam pewnie spadnie, ponieważ raczej z piątą technologią się nie wyrobimy w czasie, no ale to już jest inna kwestia. Nasz mistrz zakonu ma jest Loose Lips, czyli ma Foreign Spy Detection zmniejszone o 20%. Czy tutaj nam wzrasta w końcu? No tak, wzrasta. Bardzo fajnie. No dobra. Tak jak wspomniałem, zostali osiedleni tutaj na południu, właśnie południowym wschodzie Siedmiogrodu, głównie żeby bronić przed atakami połowców czy kumanów, zależnie od tego, której wersji ich nazywania będziemy się trzymać. Ach, no tak, ja przecież nie mogę na was wysyłać na ten moment roszczeń, tak czy siak, ponieważ nie mam do was zasięgu, więc po co ja tutaj buduję tą siatkę szpiegowską, to ja nie wiem. W każdym razie tutaj sobie prosimy o prawa do przemarszu, bardzo dobrze, to sobie teraz staniemy i potem podejmiemy decyzję, co dalej. W każdym razie tutaj będziemy mogli też dalej kontynuować budowę siatki szpiegowskiej, ponieważ to nam nie zaszkodzi. Możemy tutaj zobaczyć, ile by mnie to kosztowało wzięcie czegoś takiego. Nie ma to żadnej koalicji. I byśmy mieli w stanie wziąć całą gotówkę z tego od kawalerów mieczowych. No i zostałoby tylko ten Venden, który nic tutaj nie byłoby w stanie właśnie, Danie nie byłoby bezpośrednio w stanie wziąć, a wątpię, żeby ich wasalizowali, no i ewentualnie ta Narwa nieszczęsna by trafiła w ręce Nowogrodu, ale my moglibyśmy przecież uderzyć za niedługo na Nowogród tak naprawdę, ponieważ jakby nie patrzeć, a to jest już Nowogród, w każdym razie Nowogród też będzie nam przydatny, tutaj opanowanie właśnie tego ujścia rzeki Newy byłoby dla nas całkiem niezłe, tutaj byśmy też otworzyli sobie drogę ewentualnie do konfliktu ze Szwecją, więc to jest też coś, co możemy zacząć rozpatrywać, więc ja bym tutaj sobie z chęcią zaczął budować siatkę szpiegowską na Nowogród. Ryga, tak naprawdę problem z Rygą jest taki, że ona posiada oczywiście, jest członkiem Ligi Handlowej i ma też dosyć mocne sojusze, więc jakbyśmy sobie patrzyli na Rygę, to niestety w tym momencie mielibyśmy dosyć problem. Te państewka tutaj się oczywiście wydają małe, bo to są jedne prowincje, ale to jest, nikt nas to nie zwiedzie, ponieważ to są na przykład bardzo bogate, zwłaszcza na przykład Lubeka czy Hamburg, to są bogate miasta i one na pewno mogłyby nam zdecydowanie napsuć krwi. No dobrze, no to w takim razie wyrzucamy sobie tutaj roszczenia do... Powiedzmy, rozpocznijmy od Kołobrzegu, Szczecina, Słupsk, niech będzie to. Zacznijmy wysyłać roszczenia po kolei. Oczywiście tutaj powinienem pewnie raczej zacząć od Kolberg, tylko że jakbym chciał na przykład wywołać też wojnę po morzu, to jakbym zajął sam Stolp, to też bym miał już połączenie z Neumark, co więcej. A najważniejsze jest to, że też nie wygenerowałbym tak dużego agresji w expansion, jakbym zajął Kolberg, no to miałbym wtedy dostęp drogą morską, ale nie miałbym cały czas dostępu drogą lądową, więc w takim razie lepiej w tą stronę to zrobić. No dobra, tak jak wspominam, tutaj w 1211 roku, właśnie żeby bronić tutaj przed połowcami, ten południowo-wschodnią granicę, zostają tutaj ustawieni krzyżacy. Okazuje się, że połowcy, o ile stanowią zagrożenie, jakby będąc, jeśli są agresorami, to okazuje się, że ponieważ oni sami nie mają żadnych zbyt trwałych miejsc pobytu, trwałych osad, to ogólnie rzecz biorąc, krzyżacy bardzo łatwo zaczynają się rozszerzyć, rozprzestrzeniać właśnie ich tereny, właśnie w tym kierunku, zajmując nowe ziemie właśnie, które były do tej pory pod kontrolą połowców. Zbudowali 5 zamków w dosyć krótkim czasie, do 1220 roku. Poszerzyli swoje ziemie, tutaj sprowadzili nowych osadników z Niemiec. No i ogólnie rzecz biorąc, to zaczynało tutaj coraz bardziej rozkwitać ten teren. No i to nie podobało się do końca lokalnym możnym, czy lokalnym biskupowi, ponieważ to zaczynali postrzegać coraz bardziej po pierwsze jako zagrożenie,
obawiali się właśnie tutaj, jak to będzie wyglądać ta kwestia zagrożenia ze strony krzyżaków. To jest pierwsza rzecz. Druga, zaczynali troszeczkę zazdrościć, że te całkiem nie najgorsze ziemie, delikatnie mówiąc, krzyżacy tutaj sobie po prostu zajęli. No i właśnie tutaj były takie kwestie, zaczynały pojawić się konfliktu, no i w momencie, kiedy Andrzej II wrócił właśnie z krucjaty, no to zaczął się zastanawiać, że chyba faktycznie jednak tutaj wypadałoby zrewidować właśnie te ustalenia z krzyżakami, właśnie to, że oni mieli to właśnie prawo tutaj do bronienia granicy, też to rozprzestrzenienie się, no to stwierdził Andrzej II, okej, no to może zmienimy troszeczkę te zasady tak, że nie będą mogli się już, ta ich zasada, to co tutaj mają robić, no to oni może to właśnie zrewidujemy, żeby nie było właśnie dalszego tego rozprzestrzenienia się tych krzyżaków, nie zajmowanie większych ziem, no a żeby właśnie tutaj też pogodzić właśnie krzyżaków, kościół i lokalnych możnych, to może coś takiego zrobimy, no ale oczywiście nie będziemy im zabierać ziem. No tylko problem był taki, że następca tronu z kolei, książę Bela, był nie za bardzo chętny krzyżakom i był raczej właśnie stał po stronie możnych. No i właśnie krzyżacy to też zaczęli postrzegać właśnie, że okej, że król Andrzej, no to tutaj nam obiecuje, że nam nie zbierze ziem, no tylko, że właśnie następca tronu może zmienić zdanie. No to krzyżacy tutaj troszeczkę źle zagrali, można powiedzieć, ponieważ w 1224 roku wysłali po prostu prośbę do papieża, czy właśnie tutaj ten zaoferowali się, że oni nie chcą być już pod zwierzchnictwem króla, tylko chcą być pod zwierzchnictwem Ojca Świętego, czyli w praktyce być pełni niezależni, właśnie tutaj się wyzwolić. No i tutaj już akurat troszeczkę przegięli, bo w 1225 roku właśnie król Andrzej II stwierdził, że no teraz to już przegięliście troszeczkę pałę i w tym momencie po prostu dokonał eksmisji krzyżaków, właśnie zakonu krzyżackiego właśnie z tych ziem. I oczywiście osadnicy niemieccy pozostali na tych ziemiach, więc tutaj akurat nie było tak, że po prostu wszystkich wyrzucił, tylko wyrzucił właśnie sam zakon krzyżacki właśnie z Węgier. No i w niedługim czasie trzeba pamiętać, że tutaj kwestia była tutaj właśnie konfliktów księcia Konrada Mazowieckiego z Prusami i były właśnie różne próby krucjat, właśnie rozszerzenia właśnie tej granicy właśnie tutaj Polski, próby właśnie schrystianizowania tych ziem, te właśnie częste konflikty tutaj z Mazowsza właśnie na północ właśnie z Prusami, no nie wyglądały najlepiej, te próby krucjat były nieudane, był nawet założony, o czym mało osób wie, zakon rycerski z zwanymi braciami Dobrzyńskimi, on na początku liczył bodajże 15 rycerzy, on potem troszeczkę wzrósł w siłę i liczebność, ale tak naprawdę to był raczej malutki zakon i no ogólnie rzecz biorąc nie miał zbyt wielkiej ilości sukcesów. W każdym razie w 1226 roku rozpoczynają się, czy w 1225 roku, w tym momencie też, kiedy zostali wyrzuceni z zakonu, znaczy z terenu Węgier, to właśnie krzyżacy zostają tutaj zaproszeni w tym sensie, że rozpoczynają się rozmowy właśnie o tym, żeby czy oni by nie byli w stanie tutaj poprowadzić krucjaty i wesprzeć tutaj właśnie Konrada Mazowieckiego w podboju czy zyskaniu tutaj tych ziem. W 1228 roku najpewniej zostaje im przekazana ziemia chełmińska, też zostaje dokonanie wchłonięcia tak naprawdę braci Dobrzyńskich właśnie przez zakon krzyżacki. No i 1230 roku tak naprawdę rozpoczyna się ten moment zwany krucjatą właśnie zakonu krzyżackiego właśnie na tereny pruskie, no i w miarę postępu po prostu rozpoczynali właśnie kolonizację tych ziem, budowali miasta w większości na regule bodajże. Jeśli dobrze pamiętam, to te miasta były zakładane w większości na regule magdeburskie, jeśli dobrze pamiętam, chyba z wyjątkiem jednego miasta, który był Elblągiem. I właśnie one były zawsze budowane z myślą głównie o tym, żeby były mocno ufortyfikowane, żeby łatwo tutaj się było bronić przed właśnie kontratakami czy atakami właśnie Prus, no i właśnie ta chrystianizacja i cały czas ten postęp tutaj zakonu krzyżackiego postępował. No i tak naprawdę tutaj to są różne też opinie ludzi, właśnie historyków. Nasi historycy często są raczej tacy, delikatnie mówiąc, niezgodni. Mówi się, że właśnie, że to
tutaj krzyżacy oszukali, że właśnie tutaj była ta złota bulla wydana i oni tutaj właśnie jakoś kombinowali, starali się nas oszukać, tylko chyba się okazuje, że tak nie jest do końca, że to właśnie, że Konrad Mazowiecki czy był naiwny, czy właśnie został oszukany. Najpewniej się okazuje, że tak naprawdę od początku było wiadomo, że tutaj właśnie ta złota bulla nadania właśnie tego, że tutaj zakon krzyżacki będzie mógł sprawować władzę na terenie Prus, to było chyba jednak mimo wszystko od początku mniej czy więcej wiadome. No ale to są różne teorie, więc tutaj nie będę się wnikał, nie będę spierał, bo to też zależy troszeczkę od punktu widzenia i tego, jak interpretujemy fakty historyczne i jest właśnie, czasami jest warto się też zastanowić i pomyśleć, czy na pewno zawsze ta wizja historii, która jest tam przedstawiona, zawsze jest oczywiście tą w pełni zgodną, bo to czasami jest tak, że mamy jedno wydarzenie i dwie osoby mogą kompletnie zignorować to samo wydarzenie, mając dokładnie te same informacje, bo no, wiadomo, są różne, można interpretować różne intencje, których nie znamy i tak dalej, i tak dalej. No ale dobra, to jest w takim razie, w każdym razie ten początek zakonu krzyżackiego. Pierwsza stolica zakonu krzyżackiego to jest oczywiście Malbork, potem została przeniesiona do Królewca w wyniku właśnie po stracie Malborka, została przeniesiona właśnie do Królewca. No i co mogę powiedzieć? Dalej będziemy kontynuować, sobie teraz rozgrywkę przyspieszymy do trójeczki. Mam nadzieję, że właśnie taka wstawka wam się podobała. Jeśli nie, czy wy na przykład wolicie, żeby było więcej już rozgrywki, no to też dajcie mi znać. Dobra, no to w takim razie resztę odcinka już poczekamy, po prostu sobie tutaj popilnujemy. Będę sobie tutaj budował tą siatkę. Nowogród tak czy siak w tym momencie, póki oni sami mają wojnę, nie mogą zawiązać zależnego sojuszu, więc mi to troszeczkę odpowiada. Poczekamy sobie tutaj, jeśli będzie bunt, no to będzie bunt. Jeśli nie będzie buntu, no to nie będzie buntu. Zobaczmy. Mamy troszeczkę za dużą flotę, ale tutaj z nic z tym nie poradzimy. Gdzieś tam kawalerowie... tutaj próbują oblegać Holsztyn, tylko im troszeczkę zabrakło ludzi. Chyba odzyskają mimo wszystko ludzi, bo tutaj tak, więc oni... To, że zdobędą Holsztyn, to jest coś, co mnie naprawdę... No nie, no wygląda na to, jakby mieli zdobyć Holsztyn. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Okej, okay, dobra, znowu mieli Disease Outbreak. Nie wiem, gdzie są w takim razie Duńczycy i ich armia. Co tutaj się z wami dzieje? Ja nie wiem. No jeśli udałoby im się naprawdę przejąć Holsztyn, to jestem pod wrażeniem. To jestem naprawdę pod wrażeniem. To wtedy byłoby najśmieszniej, jakby udało im się tak naprawdę zakończyć tą wojnę, nie wiem, białym pokojem. Okej, okay, to mi się nie podoba. To mi się zdecydowanie nie podoba, że akurat się pojawili tutaj. No i teraz jest pytanie. Możemy zaryzykować i poczekać, aż oni pójdą tak, tylko że oni wtedy najpewniej pójdą w kierunku południowym, żeby odbić Ledgalię. Więc chyba mimo wszystko po prostu zrobimy tutaj sobie tak, że wycofamy szpiega z Pomorza, to tylko 3 dni tutaj musimy poczekać. No i chyba po prostu tak naprawdę będę musiał przejąć tę ziemię, no bo... Nie wydaje mi się, żeby tutaj Narwa miała coś zmienić, Wenden też... Chociaż... Który wy macie poziom? Macie 3 poziom technologii wojskowej. Trochę obawiam się tutaj straty manpowera tak naprawdę. To jest rzecz, która mnie najbardziej martwi, ponieważ chciałbym od razu praktycznie ruszyć na podbój Nowogrodu. Więc... To jest właśnie dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. W ogóle takie pytanie też, ile mamy state'ów? A, mamy jeszcze miejsce na 6 state'ów. Bardzo dobrze. Okej, okay, no to w takim razie tutaj jest las, co prawda. I ten ich dowódca jest całkiem niczego sobie. Więc nie, ja poczekam. Zobaczę, w którą stronę oni pójdą. Jeśli pójdą tutaj, to tam mamy lasy. Tutaj mamy też lasy. I tutaj mamy ten. Więc poczekamy. Jeśli pójdą na północ, to bardzo dobrze. Jeśli pójdą na tutaj, to też bardzo dobrze. Jak pójdą na fort, no to najpierw odzyskamy Dorpat i potem pójdziemy na Ledgalię. Więc tutaj ja się nie będę spieszył. Okej. Okay. Dobra. Okej, okay, czyli poszli na Ledgalię. Dobra. To niech sobie oblegają. Ja tutaj się nie muszę spieszyć z tym oczywiście, z podbijaniem czy odbijaniem Ledgalii. Tutaj niestety troszeczkę tracę dużo manpowera, bo to jest zima. Ale tutaj możemy się wycofać. I to sobie pójdziemy w to oto miejsce. I co? No nie, no naprawdę. Wow. No faktycznie, no. Ja nie wiem, co się stało z Duńczykami. Zobaczmy, czy jest w ogóle duńska armia, bo coś tutaj mi się
Ogólnie rzecz biorąc, nie podoba, delikatnie mówiąc. Dania ma 14 tysięcy żołnierzy. Gdzie? Nie mam pojęcia. Możemy teraz tak, zdobyć autonomię i stracić liczbę dóbr produkowanych w hełmie. Hełm jest całkiem bogaty. Ja bym wolał tego uniknąć, więc zapłacę te 12 dukatów. Może nie do końca to jest to warte, ale z drugiej strony akurat gotówkę jeszcze mamy. My tracimy dużo gotówki teraz na utrzymanie tych fortów, ale bo nie dostajemy też za bardzo gotówki oczywiście tutaj z... Aż tak dużo nie dostajemy do gotówki z tych okupowanych prowincji, no więc to jest już inna kwestia. No i dobra, no i gdzie ci kawalerowie mieczowi, no? No, jakby tutaj, no, przegrywacie dosyć minus 8, a tutaj mamy kawalerów mieczowych, to w takim razie... Ach, no tak, teraz znowu nie mogę wrócić. Dobra, tak czy siak tutaj... zobacz, macie cały czas trzeci poziom technologii wojska, więc pójdziemy sobie tutaj. Ja miałem tutaj przede wszystkim dalej budować siatkę szpiegowską przeciwko wam, tak? No i tutaj właśnie zapomniałem. No i spadła mi teraz siatka szpiegowska. Dobra. Tutaj przynajmniej tyle dobrego, że mamy przewagę technologii. Mamy czwartą technologię wojskową i mamy oczywiście przewagę za to, że próbowaliśmy właśnie oblężenie przerwać, tak? Więc w tym momencie mieliśmy po prostu wróg miał minus 1 do ataku. Nie wiem, gdzie się ci kawalerowie mieczowi teraz podzieli. W każdym razie poczekamy sobie trochę jeszcze. Tutaj widzę, że Duńczycy w końcu ruszyli. No jakby tutaj, kurczę, chociaż ci Duńczycy naprawdę podpisali biały pokój, to byłoby super. Albo jakby Nowogród, chociaż nie wydaje mi się, by mi się udało przyjąć ten Nowogród. Mam tak w ten sposób, bo to mam cały czas utrzymuję tylko ten murek zresztą, który mi nic tak naprawdę nie pomaga. Więc tutaj tak, wycofamy sobie na ten moment doradcę tutaj tego pana od Nowogrodu, z Nowogrodu tego szpiega. I nie pozostaje nam nic innego, tylko po prostu podpisać traktat pokojowy, przejąć wszystkie te oto prowincje tutaj. No tak też zrobimy, no. Wątpię, tak czy siak to wtedy musiałbym zrezygnować z gotówki, jakbym przejął inną prowincję. I też mielibyśmy troszeczkę więcej agresywnej ekspansji, co wolałbym uniknąć. Więc w takim razie bierzemy sobie tę gotóweczkę. Przejmujemy sobie prowincję, idealnie. I oczywiście to wszystko korujemy. To będzie nas troszeczkę kosztować. Oczywiście tutaj ustawiamy wykorzenienie korupcji jak największe. No i teraz wysuwamy roszczenia do Newy. To kiedy macie rozejm? Jeszcze macie 10 lat rozejmu, tutaj widzę z wami, ci panowie. Ok, Narwa została przejęta, no to w takim razie nie pozostaje nic innego, jak po prostu uderzyć na Nowogród. Czyli tak, Newa, podbój Newy. Czy to są gdzieś ci panowie z Nowogrodu? Nie. No dobra, no to w takim razie wy macie całą którą technologię? Trzecią. I ja będę chciał w takim razie po prostu pewnie podbić Ładogę, Ingermanland, Newę i Narwę. Nie będę pewnie postępował zbyt daleko. Tutaj też będę musiał oczywiście uważać na taki drobny problem zwany Moskwą. Chociaż, no dobra, teraz walczę się tylko z Twerem. W każdym razie dobrze byłoby też się zająć Moskwą prędzej czy później. W każdym razie lecimy sobie teraz na... Oczywiście weźmiemy sobie rywali. Możemy wziąć Nowogród jako rywala? No niestety, jak widać, nie. Kogo ja chciałbym za to wziąć na rywala? Wy macie na rywalu Czechów, Węgrów i Moskwę. Więc ja wezmę sobie was, tak, Czechów, Danię, no i chyba w takim razie Polskę po prostu. No i dobra, tak jak wspominałem, będziemy robić to, czyli rozpoczniemy drugą wojnę w naszej rozgrywce, czyli zaatakujemy sobie po prostu tutaj na Newę. Zobaczymy, jaka jest siła wasza, macie flotę. Flotę, która jest dosyć silna, więc wolałbym nie wypływać tutaj. Więc po prostu pójdziemy tak, gdzie tutaj jest. Soroka jest waszą stolicą, więc będę musiał pójść aż do Soroki. Tutaj mają twierdzę w Łukach, ok, tutaj widzę, jest armia, więc ja będę chciał ją dopaść. Czy tutaj mogę przejść? Nie, nie mogę przejść, więc tutaj pójdziecie do Ładogi. Te 12 tysięcy żołnierzy powinno bez problemu zająć i pokonać. Dobra, więc robimy tak, połowa tutaj, połowa tutaj, powinniśmy zaraz być w stanie, ty pójdziesz do Tikwin, ty wesprzesz tutaj Newę, okej, tutaj jednak dopadłem was, dobrze, ciekawe, okej, i teraz wy się wycofujecie, gdzie
bardziej na wschód. To tutaj zestawimy w takim razie 700 żołnierzy, po prostu, żeby przypilnować, że nie będą w stanie dalej odzyskiwać żołnierzy. Okej. Dobra. W takim razie po prostu pójdziemy tutaj sobie do Soroki. Tutaj dzielimy armię na połowę. Nie, podzielimy na połowę do Karelii. Tu jeszcze mogę wydzielić sobie troszeczkę żołnierzy. Was tutaj skonsoliduję i jeszcze te 980 żołnierzy pójdzie na północ. No dobra, w takim razie to jest dobry moment, żeby zakończyć nasz drugi odcinek gry Zakonem Krzyżackim. Mam nadzieję, że wam się to podobało. Jak ocenicie, to będzie mi miło. A co mogę powiedzieć więcej? Dzięki, trzymajcie się i zobaczenia w kolejnych odcinkach z tej serii. Hej!